Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj do Was przychodzę z kolejnym vlogiem, bo tych vlogów lubicie najbardziej. Zapytałam się Was ostatnio na Instagramie, jakie filmiki lubicie najbardziej i powiedzieliście, że właśnie vlogi. Tak więc stwierdziłam, że takich luźnych vlogów będę robiła po prostu więcej. I co? I dzisiaj jestem w takiej no make-up wersji i z uszkami, przez co wyglądam jakbym miała 12 lat. Ale jeszcze dopiero przed chwilą wstałam, mamy godzinę 10:30. Wstałam, umyłam twarz, zjadłam śniadanie i będę się zaraz szykować, z racji, że właśnie dzisiaj nagrywam tego vloga. A oprócz tego szykuję się, bo wychodzę dzisiaj na mecz. Dzisiaj Polska gra mecz ze Szwecją i zobaczymy, jak to będzie. Ja na przykład ostatnio, jak byłam na meczu, idę na strefę kibica na hotspocie we Wrocławiu. Jest to takie miejsce, to jest jakby taka sztuczna plaża przy Odrze i właśnie tam sobie ludzie siedzą i właśnie zorganizowali taką strefę kibica, gdzie można obejrzeć sobie mecz. Ja na przykład ostatnio na mecz poprzedni poszłam, gdy Polska grała z Hiszpanią, poszłam z mamą, tatą, z dziadkiem, z babcią, z moim bratem i jego dziewczyną. Także było bardzo fajnie, była taka fajna atmosfera i stwierdziłam, że tym razem na ten ostatni mecz w grupie naszej pójdę ze znajomymi. Także zabiorę Was ze sobą, bo to właśnie na tym polegają te vlogi, że Was zabieram wszędzie ze sobą. I co, jeżeli będziecie chcieli więcej takich vlogów, oczywiście zostawcie łapkę w górę, a my rozpoczynamy ten filmik. I co, plan na teraz jest taki, że ogarnę troszkę w pokoju, bo co prawda odkurzałam i sprzątałam Aro chyba przedwczoraj albo wczoraj i już ma straszny syf, więc muszę mu ogarnąć. I oprócz tego pościelę łóżko i będę się powoli szykować. Nie wiem, może jeszcze zrobię trening przed, jak będę zdążę, będę miała czas i w ogóle wszystko. A Was jeszcze zapraszam na taki krótki przerywnik, który nagrałam wczoraj. Także co? Zapraszam. Hejka moi drodzy, witam Was z przeszłości. Tak jak widzieliście, ja jutro wychodzę ze znajomymi na mecz, więc stwierdziłam, że to idealny moment na przetestowanie produktu od Białej Perły. Jutro impreza. Jest to ekspresowe wybielanie zębów w 2-4 dni. Proszę bardzo, tak się prezentuje ten produkt. Ja z tego produktu jeszcze nigdy nie korzystałam i jestem jego bardzo ciekawa. To jest podobno taki żel w pędzelku, który dzięki dwufazowej formule spowoduje, że nasze zęby wybielą się nawet o 3 odcienie w 2-4 dni. I co, tutaj mamy napisane, że trzeba stosować około 2-3 razy dziennie. No ja oczywiście przetestuję to dzisiaj, przetestuję to jutro przed wyjściem i jeszcze pojutrze, także będziemy oglądali tutaj na bieżąco, zobaczymy jak to będzie działać i co? I rozpakowujemy i zobaczymy jak to się prezentuje w środku. Mamy po pierwsze pastę do zębów, która tak się prezentuje i jest to pasta intensywna terapia właśnie do wybielania zębów i z tego co kojarzę na instrukcji z tyłu było napisane, że to jest pierwszy krok. Kolejną rzeczą, którą tutaj mamy, to sam główny produkt, czyli ten właśnie żel wybielający. I właśnie ten żel działa w sposób taki, że usuwa przebarwienia właśnie z powierzchni zęba i dzięki metodzie utleniającej pomaga właśnie przywrócić tą naturalną biel zębów. No i jakbyście byli ciekawi i się bali, to oczywiście ten żel jest przebadany klinicznie, także to jest bardzo, bardzo ważne. I już ostatnie dwie rzeczy, które są w środku, to takie urządzenie, które pomoże nam rozszerzyć sobie buzię, dzięki czemu będzie łatwiej po prostu nakładać ten żel. Takie coś jest często u dentysty, także myślę, że kojarzycie. No i mamy też oczywiście tutaj instrukcję wszystkiego krok po kroku. I mamy też tą tutaj skalę bieli, także sprawdzimy sobie na początku, jak moje zęby wyglądają przed i jak po. Proszę bardzo, kropeczką jest zaznaczone miejsce, do którego sprawdziłam, jaki jest odcień moich zębów teraz. No i co? Pierwszym krokiem jest umycie zębów właśnie tą pastą wybielającą, więc do tego przechodzimy. Okej, kolejnym krokiem jest nałożenie tego otwieracza. Będę pewnie z tym wyglądać dość śmiesznie i pewnie nie będę mogła mówić, więc następnym krokiem, który będzie trzeba zrobić, to odkręcić ten żel i pomalować właśnie przednią część zębów tym żelem, zostawić ją na 3 minuty i potem zdjąć, wypluć ten żel i nie płukać zębów, ani nie jeść, ani nie pić przez najbliższe pół godziny. No i zobaczymy efekt później. Tyle.
Okej, a więc ja przed chwilą wyciągnęłam już ten otwieracz i co? I teraz czekamy pół godziny. Nie mogę nic jeść, pić, ani pukać zębów, także przez pół godziny, więc zobaczymy. Ja jeszcze mi się wydaje, że użyję to dzisiaj po południu i wieczorem i jutro rano przed wyjściem na mecz. Powiem, że to było szybkie i proste i jeżeli zobaczę jakąś różnicę, to na pewno się skuszę i częściej będę coś takiego sobie używać na moje zęby. Okej, moi drodzy, a więc ja już ogarnęłam w pokoju, oprócz tego zjadłam jeszcze. I co? I teraz mam do roboty kilka spraw takich papierkowych, mam dużo umów do podpisania i w ogóle tego wszystkiego, także muszę to wszystko nadrobić. Ale jeszcze stwierdziłam, że przyjdę do Was z testem takiego napoju. Jest to napój zero, moja mama kupiła to w Kuchniach Świata, także zobaczymy. Jestem tego strasznie ciekawa. Nie wiem, jak to pachnie. Pachnie tak delikatnie wanilią. Ale dziwne. Smakuje po prostu jak lekko gazowana woda waniliowa. Ale czy kupiłabym to drugi raz? Nie. Także to ja się teraz zajmuję tymi umowami. Muszę wszystko poskanować i powysyłać. I to tyle. Okej, kochani, a więc biorę się teraz za makijaż. Już nie będę wyglądać za 15 minut jak bobas. Także let's go! Okej, kochani, już jestem ogarnięta, jeszcze tylko zostały mi włosy, ale włosy sobie za chwilkę podkręcę, bo tu tak ogólnie mam podkręcone sobie tak, o, zrobiłam falę na wałek, w sensie na wałek, na sznurek od szafroka. Pokazywałam go Wam, jak to robię w jednym z vlogmasów, także zapraszam. I co? I tylko ten przody sobie podkręcę, ale to już lokówką. A w to, co się ubrałam, to ogólnie jest dość chłodno, więc stwierdziłam, że nie będę szaleć z jakimiś spodenkami czy jakimiś krótkimi koszulkami. Stwierdziłam, że musi mi być ciepło i musi mi być wygodnie, więc ubrałam po prostu zwykłe czarne spodnie. One są ze Stradivariusa, tak samo jak pasek. Do tego mam taki golfik, półgolfik z Bershki. I zakładam do tego taką kurtkę jeansową. Ona jest z Zary i to jest kurtka taka krótka, jeansowa, biała i tak to się prezentuje. Jeśli chodzi o makijaż, to zrobiłam sobie taki, proszę bardzo, mój najklasyczniejszy makijaż, tylko widzę, że świeci mi się lekko nos. Jedyną rzeczą, której ja nie lubię w swoim makijażu, to to, że ja strasznie szybko zaczynam się świecić. A ja strasznie tego nie lubię, wiecie, jak rozświetlacz, jeszcze spoko, bo to jest błysk, ale jednak no, jak się świecę, się błyszczę, to wszystko się ściera. Strasznie tego nie lubię, więc dajcie mi znać, dziewczyny, albo też chłopaki, którzy się malują, czy macie jakiś puder, który naprawdę długo wytrzymuje i ja nie będę musiała się co chwilę przypudrowywać, żeby ładnie wyglądać i potem nakładam sobie taką maskę i czuję już tylko, że dopycham sobie tą skórę i że ona jest taka ciężka. Jeżeli macie puder, który nałożę i będzie dobry, może nie do końca dnia, ale chociaż przez pół dnia, to dajcie mi znać. Ja chętnie sobie zapiszę i chętnie będę testować Wasze pudry. I może zrobię kiedyś filmik, w którym będę testować, który puder jest najbardziej matujący i który wytrzyma najdłużej. Zobaczymy, także dajcie mi znać w komentarzach. A ja idę sobie zrobić falę na włosach. Najgorsze jest to, że raz mi się te fale udają, a raz nie. I nie chcę sobie zrobić krzywdy, bo ostatnio przed szkołą zrobiłam sobie taką krzywdę, że już nie będę próbować więcej razy tak robić, jak robiłam wtedy. Więc zobaczymy, jak za pierwszym razem mi nie wyjdzie, to po prostu biorę prostownicę i przeprasuję to i już nie dotykam. Dobra, wyszło ładne. Jestem zadowolona. Spsikam sobie lakierem, żeby wytrzymało jak na najdłużej. Lakier mojego brata, który jest cały lepki. Widzicie, jak się wystroiłam na mecz? Specjalnie dla Polski, więc Polska musi wygrać. Trochę głośno, bo jestem na przystanku i czekam na autobus, ale chciałam tylko powiedzieć, że przerzuciłam się z kamery na telefon, więc mogę się teraz patrzeć w jeden punkt na siebie, bo ciężko mi będzie do kamery, chociaż mogę sprawdzić w sumie. No i co? I czekam na busa
i lecimy. Martyna się dosiada do busa, lecimy na Nadodrze i z Nadodrza na hotspot. Dokładnie tak. Gdzie jedziemy? Co robisz? Zostawcie łapkę w górę. Kochani, jestem chyba ostatnią osobą, która będzie testować los ekipy. Martyna już jadła dzisiaj, jak wracała od ortodonty, mam ale... Mam truskawkowego. A ja mam cytrynowego i sprawdzimy, który lepszy. Strzela. Nie wiem, po co ja wam robię ten test, jak pewnie wy już jedliście. A jakby nie jedliście, to pewnie widzieliście testy tysiąca innych osób. Smakuje jak zwykły w sumie kaktus z polewą. Z polewą, tylko że ta polewa strzela i ta polewa jest słodsza niż od kaktusa. Jest jej więcej, bo jest tak strasznie dużo jej. No. Cytrynowy lepszy. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Siedzimy i czekamy na pizzę. Zamówiłyśmy jaką pizzę? Szablon, na której są peperoni i pieczarki. Jest to pizza, proszę bardzo, z takiego food trucka. No. Dokładnie tak. W tym food trucku pan ma sos w wiatrze. Ola? Dobra, cicho, tak. Kurwa ma. Hejka moi drodzy, mamy już kolejny dzień. Ja się odzywam dopiero dzisiaj, bo wczoraj byłam już zmęczona i od razu wróciłam do domu, wykąpałam się i poszłam spać. No i co? I mecz był jaki był. Dużo bardziej mi się podobał mecz, który był kolejny, czyli Portugalia kontra Francja, ale byłam całym serduszkiem za Polską. Mi po prostu było tak przykro. Ja nie wiem, ja pierwszy raz tak się zaangażowałam w piłkę nożną, jak w tym roku w Euro. Po prostu naprawdę było mi strasznie przykro. Zwłaszcza ten ostatni gol, no to była jakaś masakra. Ludziom wszystkim tam na tym hotspocie było tak przykro. W ogóle polecam wam takie miejsce, bo takie strefy kibice to jest naprawdę fajna sprawa, bo wszyscy żyją tym meczem i wszyscy to oglądają i tak wiecie, no bardzo fajnie jest. Jak była zresztą pierwsza i druga bramka strzelana przez Polskę, to w ogóle wszyscy tam skakali, cieszyli się. Także naprawdę super i co? I myślę, że jak będą jeszcze takie okazje, w przyszłym roku jest mundial, z tego co mi się wydaje, no to też mam nadzieję, że będzie taka strefa kibica otwarta i będę mogła sobie pójść na taki meczyk, no a w tym roku już sobie Euro z Polską nie pooglądamy, także przykre, ale no co. Dziękuję wam oczywiście bardzo serdecznie za dzień tego filmiku. Dajcie znać, czy takie coś wspólne kibicowanie wam się podobało. Jeżeli tak, oczywiście pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, a ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia i cześć!